Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność poprowadzić pierwszy materiał z serii szkoleń poświęconych robotowi edukacyjnemu Astorino. W tej części postaram się przybliżyć Państwu podstawowe informacje, takie jak kluczowe parametry techniczne, omówię co znajduje się w zestawie wraz z robotem, przybliżę możliwe opcje wyposażenia, dedykowane instrukcje, a także dokumentację. Kończąc tę część, przejdę przez proces przygotowania sprzętu do pierwszego uruchomienia. Serdecznie zapraszam. Wyobraźmy sobie laboratorium, które jest nowocześnie wyposażone, każdy student będzie miał dostęp do swojego robota, jest ekonomicznie kosztowo, a zarazem bezpieczne, przyjazne i łatwe w obsłudze. Przez lata firma Astor zbierała doświadczenie z rynku i postanowiła wyjść temu naprzeciw, proponując takie rozwiązanie jak robot edukacyjny Astorino, który idealnie wpisuje się we wszystkie z wymienionych punktów. Robot jest konstrukcją o 6 stopniach swobody. Jego nominalny udźwig to 0,5 kg, a powtarzalność to wartość na poziomie 0,5 mm. Korpus robota jest drukowany z filamentu, co umożliwia szybką i relatywnie tanią wymianę części w wypadku uszkodzenia. Co ważne, przy zakupie robota do zestawu dołączane są pliki STL poszczególnych części, umożliwiające samodzielne ich wydrukowanie i naprawę. Robot jest programowany w języku AS Language, czyli w tym samym języku, w którym programujemy roboty Kawasaki. Zostało to przemyślane w taki sposób, aby po nauczeniu się obsługi tego sprzętu możliwe było w prosty sposób przeniesienie na programowanie robotów przemysłowych. Z podstawowych parametrów technicznych należy wspomnieć, że konstrukcja napędzana jest silnikami krokowymi, które pracują w zamkniętej pętli sterowania i są one sprzęgnięte z przekładniami planetarnymi. Wszelkie nowości zamieszczane są na stronie dedykowanej robotowi Astorino. Znajduje się tam również zestawienie placówek, które posiadają w swoich laboratoriach ten sprzęt. Z poziomu strony możliwe jest także pobieranie aktualnej dokumentacji oraz formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego można zadać pytanie do naszego zespołu, który odpowiada za ten produkt. Robot jest dostarczany w pudełku w specjalnych piankach zapewniających bezpieczny transport. W skład wersji podstawowej wchodzi robot edukacyjny Astorino, plik instalacyjny oprogramowanie dołączony na pendrive, kabel USB do podłączenia robota z komputerem, przycisk awaryjnego zatrzymania, zasilacz 24V, instrukcja obsługi oraz instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa. Po odpakowaniu manipulatora należy umieścić go na twardej powierzchni. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przykręcenie podstawy robota przed jego włączeniem. W moim przypadku wykorzystam płytę montażową, która jest jedną z opcji wyposażenia. Robot bez chwytaka lub innego dodatkowego wyposażenia będzie umożliwiał wykonanie podstawowych operacji, takich jak zerowanie czy uczenie ruchów w bliskiej odległości od podstawy robota. Robot edukacyjny Astorino ma szereg możliwych opcji wyposażenia, które rozszerzają jego spektrum zastosowań. Na ten moment jest to m.in. system wizyjny, dostarczony wraz z softwarem umożliwiającym jego obsługę, chwytak podciśnieniowy wraz z 24V modułem wejść-wyjść, elektrozaworem oraz kompresorem i zasilaczem. Wyłącznie moduł 24V wejść-wyjść z zasilaczem, który umożliwia np. podłączenie zewnętrznych czujników i wykorzystanie ich w aplikacji. W podstawie robot jest wyposażony w moduł 8 wejść-wyjść 3,3V. Tor jezdny jako dodatkowa siódma oś robota o podstawowej długości 60 cm, aluminiowa płyta montażowa, która poza otworami montażowymi robota ma dodatkowe 180 otworów, pozwalających na montaż dowolnego osprzętu dedykowanego. Podajnik kostek, który może być wykorzystany do nauki programowania na przykładzie aplikacji Pick and Place. Hamulce na drugiej i trzeciej osi, które na ten moment dostarczane są w standardzie wraz z podstawową wersją robota. Trzeba zaznaczyć, że produkt jest intensywnie rozwijany, z tytułu czego z czasem pojawiają się dodatkowe opcje, w które można wyposażyć stanowisko. Astorino posiada szereg dokumentacji, które znacznie ułatwiają korzystanie z tego sprzętu. Należą do nich m.in. instrukcja obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim, instrukcja programowania, instrukcja bezpieczeństwa obsługi, instrukcja montażu ramienia od podstaw z uwagi na to, że robot może zostać zakupiony w wersji niezmontowanej. Scenariusze zajęć, czyli poradnik wykorzystania robota Astorino w dydaktyce zawodu technik robotyk. Zawiera przykładowe scenariusze zajęć dla nauczycieli w celu realizacji odpowiednich efektów kształcenia. Przygotowanie do uruchomienia. W pierwszej kolejności po wypakowaniu robota z pudełka należy zamontować go na odpowiedniej podstawie. Jej zalecane wymiary pozwalające na montaż robota i dodatkowego osprzętu to 800x500 mm i grubość 10 mm. Następnie należy przykręcić do robota złącze zasilania oraz przycisk e-stop. Poszczególne złącza znajdują się w tylnej części podstawy. W kolejnym kroku włączymy zasilanie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w podstawie robota. W celu umożliwienia komunikacji z robotem konieczne jest podłączenie kabla USB do odpowiedniego portu w podstawie, a następnie podłączenie kabla do komputera. Należy odczekać chwilę, aż system Windows zainstaluje odpowiedni sterownik.
robot powinien pojawić się jako port COM. Kiedy wszystkie czynności związane bezpośrednio z podłączeniem robota zostaną zakończone, przechodzimy do instalacji oprogramowania Astorino, znajdującego się na dołączonym do zestawu pendrive'ie. Należy postępować zgodnie z wytycznymi wyświetlającymi się na ekranie. Po wykonaniu powyższych czynności, robot jest gotowy do pierwszego uruchomienia. Szybki start oraz omówienie możliwości oprogramowania przedstawię w kolejnym szkoleniu. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały z serii szkoleń poświęconych robotowi edukacyjnemu Astorino.